szlak by to trafił. Tak mało brakowało. Dlaczego nie ma czegoś takiego jak automatyczne aplikowanie tego? O, nie widzą mnie, nie widzą mnie. A paście. Wkurzyła mnie ta łapka. Taki banalny coś, a tyle problemów z tobą. Tyle kurde problemów z tobą, ty kobieto. Okej, wszystkie psy tutaj biegły, nie ma sprawy, łatwiej będzie. Ważnie. To nie jest gra dla obrońców zwierząt. Gdzie jest Violet? Tu jesteś. Co ty uży... Zaraz. Czy ty masz, kobieto, strzelbę laserową? Tak, strasznie kocham widok swojej krwi. I skończyły mi się steampaki, dlatego wcześniej nie udało mi się wygrać. Chyba, bo mi się skończyły po prostu. Wac! No, spoko. Snajperka laserowa, można powiedzieć. Główka. No to jest całkiem wartościowe, ciekawe. O kurde. Dobra, na szczęście to jest... O, tequila padła przy okazji. To jest idealny moment. To jest idealny moment, żeby się wrócić i zrobić po prostu... sprzedawanie całego tej stafu. O. Zarąbisty moment. I chyba zrobię to normalnie na waszych oczach. Albo nie, może nie. Bo dawno tego nie robiłem. To nie... Zaraz, skąd ja mam... Aha, bo jest zapanie, że mam tego profita. Dzięki czemu teraz mogę dużo unieść, jak jestem ranny. Sporo tu gadżetów. Teraz troszkę steampack... Oj. Troszkę steampaków, kurde. Puste. Czy nie puste, tylko... Nic wartościowego nie ma. A no nie ma. Gala. Zaraz sprawdzam to? Tak, sprawdzam, głupi jestem. Ewentualnie... A... Czekajcie. Więcej tutaj gadżetów chyba nie ma u tej babki. Violet. Dobra, trójpak bossów... No, znaczy tych raiderów został zabity. Tam jest jeszcze jakaś lokacja. Zarąbiście, został tylko jeden największy, ale to do niego później pójdę. Z nim jest taka sprawa, że tak naprawdę nie trzeba go zabijać. Można do niego jakieś zadanie chyba dostać od niego, nie jestem pewien. Ale ja go zabiję. Tylko tak, teraz tak. Wracamy się do Nowak. A wiecie co? Znaczy tak, zrobię to poza wideo. I przy okazji poza wideo też załatwię to zadanie, bo widzę, że tutaj do dwóch jeszcze z tymi głupimi jakimiś szyframi nowymi trzeba tych dwóch posterunków i już będzie załatwione. Także zrobię to poza wideo. No, witam. Po bardzo długiej przerwie. Dla was to było nanosekunda, a dla mnie to było chyba z pół godziny wszystko. Zrobiłem konkretny tutaj porządek, że tak powiem. Jeśli chodzi o uzbroję, no nic nie kupiłem, ale... udało mi się zmajsterować dwie nowe bronie. Jedna to się nazywa Cryolator. To jest zamrażacz taki. To oczywiście mod dodaje. Ciekawa broń. Coś jak miotacz ognia, tylko że ciekłym azotem. Wystrzeliwuje ciekły azot, prawda? A, jeszcze wam... To jest druga broń, zaraz wam jeszcze to pokażę, którą zmajstrowałem. To jest właśnie ta broń na gwoździe, jakby. Z fala trójki, bardzo przydatna, bo zwiększa szanse na okaleczenie, z tego co tam kojarzę. No i jeszcze w poprzednim odcinku znalazłem tą broń, tylko nie pokazałem wam tego. To jest inna strzelba laserowa. Bardzo ładna, nie powiem. Może nawet będę z tego korzystał, nie wiem. Bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać. I nakupiłem sporo amunicji właśnie do tego, jednocześnie do Gaussa oczywiście.
Nie wydaje mi się, że na Gauss będzie lepszy od tego, więc akurat ta broń tutaj się za późno pojawiła. Już nie będzie miał tutaj jakiegoś, kurczę, nie będzie wymiatać, no, w każdym razie. Coś jeszcze? Chyba nie, kolczyki sobie, kurde, zainstalowałem. Co tu jeszcze? No trochę amunicji nakupię, chyba tyle. Także mogę kontynuować. I... Zaraz, co mam pod piątką? A właśnie, jeszcze kupię... Zaraz, coś tu nie gra. Pod jedynką powinien mieć steampaki. Aha, bo się służyły, dlatego nie ma. Powrót wielki, powrót steampaków. Gdzie one? A, też je kupiłem. Tak. Czyli pod piątką co jest? Pod piątką jest... Marksman. Powraca 10 mm SMG. Laser SCW... Wiecie co? Wpakuję tutaj Railway Rifle na 8. Dobra, zobaczymy. To będzie ostatni odcinek chyba, który dzisiaj sobie nagram, chociaż nie, zobaczymy. Przetestuję to wszystko. Zamrażasz też. Ale najpierw Railway Rifle. Możesz, kurde. A, mocne. Oczywiście ma taki dodatkowy efekt, że jeśli krytycznym obrażeniem zabije przeciwnika, to wtedy, jeśli to będzie kończyna albo głowa, to zostanie oderwana i przybita gwoździem do tego, co się znajduje za ofiarą potencjalną. Jakoś tak to powiedziałem. Chyba wiadomo, o co chodzi. O, to jest wartościowe nawet. A, wezmę. Aha, i no oczywiście mam trochę więcej kasy. Mam jakieś ponad 100 tysięcy już. Nie 100 tysięcy, 10 tysięcy. Także zbieramy money, aby być bogatym. A potem... A, i nowe bronie są do kupienia u zbrojmistrzów, ale nie kupowałem na razie. Między innymi ten... Mój ulubiony shotgun. A, te killa mi zasłania. Co się dzieje tam? Coś strzela. Ej, ty! Jest gwint. Jestem pod odstrzałem, kurde, konkretnym. A, pudło. Nic mi nie wychodzi. Full concentration. Te killa nie na mnie z pyskiem, tylko na niego. To było dziwne. Udało mi się zabić go zza grzbietu tekili. Taka osłona, kurde. No i też nakupowałem amunicji do snajperki. A jak, żeby inaczej. Także wszystko mam to plus minus do życia potrzebne. Ciach, nie ciach. Gdzieś tu będzie tak. W ogóle tutaj jest oczywiście pełno tych raiderów. Wokoło mnóstwo. Szwędają się. Myślałem, że może być ich więcej przez to, że mam włączone zwiększenie. Okej, tutaj są. A, mógł się zawrócić akurat. Musiał akurat zawrócić tuż przed tym, jak strzelałem do niego. Cóż za pech. A, jeszcze mam... Myślałem, że będzie ładowanie amunicji. Kurde, te killa czasami mi przeszkadza. Teraz tym bardziej. No nic. Ej, zaraz, coś tutaj jeszcze... Skąd? I don't know. Ty? Z takiej odległości, kurde, z jakiejś... Ej, coś mi nie idzie to strzelanie, co? Zbyt pewnie się czuję. O kurde, ale mi nie idzie. A bo cały czas trafiam, a po prostu oni są wytrzymali. Przynajmniej, nie no, parę razy może to trafię. No kurde. Przysięgę, że któryś strzał musiał siąść w tą głowę, no. Nie wierzę, że nie. Oj, tequila zerwał, tak? Niby tutaj zrywa, po... Masz w rękę, kurde. I w głowę. O, pudło. Nie wiem, czy pudło. Czy ty jesteś, kurde, nieśmiertelna? Jak będzie źle... Dziękuję, i tak było źle.
to użyję Gaussa na ciebie, wiesz? Znaczy teraz to już jesteś trupem, więc cię nie to nie obchodzi cię to. Cold single action. Kurde, strasznie mi nie szło dostrzenie tutaj. Niedobrze, jestem zły. Znaczy naprawdę to jest, kurczę, absurdalnie źle mi to poszło. Chyba, że nie. Oj, moment, bo tutaj są ludzie jacyś. Niby. Gdzie? Where are those peoples? Wiszące cholerne ridery oczywiście musi tutaj pokazówkę zrobić. O, ależ farczasz ciebie. Śmierć ci. Po co ja marnuję amunicję do strzelby, jak ja mogę, kurde, z toporem łazić, no? Szarżę! Kocham. Ale bardziej twoje. Co ty zrobiłeś? Zabiłeś swojego kolegę chyba. Move it. I like to move it, move it. Ale zakrwawiony ten topór. A, no oczywiście cały czas zapominam, ale jeszcze co zrobiłem w tej przerwie? Porobiłem zestawy naprawiające i troszkę podreperowałem, ale tylko jednym. Topór teraz z drugim, bo jednak przydałaby się troszkę, żeby był w lepszym stanie. Jakie ładne słonko. Dobra, generalnie. Trzeba by wejść tutaj, to jest lokacja, to jest właśnie kolejna krypta, która została opanowana przez raiderów. Trzeba to otworzyć i wpakować się tutaj. A może jednak nagram sobie jeszcze jedno. Czy nie, nie wiem. O, dzień dobry. Co ty robisz tutaj? You got some kind of fucking death wish, asshole. Masz dziwny, zdenerwowany głos. Co się dzieje? A poza tym... A, mogę przejść test, ale wiecie co, bo ja chcę ich tak zabić, więc... Nie mam przerąbane, tylko ty masz przerąbane, patrz co się dzieje. Co ty z plazmą na mnie? Z plazmą na mnie? Come on! Trzeba się bardziej postarać. Bam. No co, przeżyła. No, aha, bo ty twarda jesteś. Myślałem, że mniej zrobię. Trochę tu trochę ciemno. Okej, generalnie tu jest mnóstwo, raiderów. Ta, o, 13 minut to jeszcze minutkę. Przerwa. To ja wziąłem plazmę chyba. Chyba, że będę ich cisnął z Gaussa. To wtedy mam przerąbane podwójnie. Tutaj nie było jakiegoś trupa jeszcze? No nic. Dobra, zrobię tutaj przerwę, także do usłyszenia w następnym odcinku, gdy będę... Gdzie będę generalnie zabijał mnóstwo ludzi, ale winnych, także nie ma tutaj żalu żadnego. Na razie.